Siemane maneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie, z tej strony Manojek. I dzisiaj mam dla was kolejny odcinek z Happy Wheels. Jak zawsze zagram sobie kilka mapek, które są najwyżej oceniane w tym tygodniu, więc zaczynajmy. Pierwsza mapka nazywa się Blender i najprawdopodobniej będziemy coś blendować, tylko jeszcze nie do końca wiem co. Mamy tutaj chyba różne przyciski, tak? Pierwszy musimy to kliknąć, tylko nie wiem po co. A, okej. Okay. Czyli wrzucamy sobie odrobinę ludzi, już więcej nie możemy. Teraz mamy do wyboru albo jakąś pałkę, albo jakieś noże, albo arbuzy, czy ananasy. To wybierzmy ananasa oczywiście. Dajcie ananasy! I arbuz się znalazł, mówiłem, że arbuz. Dobra, dajmy też trochę noży i trochę tych kijówki. A nie, to szkła! To już syto. Dobra, więc teraz musimy otworzyć drzwi i przejść do następnego etapu, czyli już jest blender i teraz możemy go wystartować. Aha, musimy najpierw zamknąć drzwi, oczywiście, żeby nic nie wypadło, bo wiecie, jak blendujecie i nie zamkniecie pokrywy, to wszystko będziecie mieli upaćkane, ale to jest jeszcze nie koniec, więc start. Uuu! No nieźle, dobra, ale no zblendujmy troszeczkę. To jeszcze troszeczkę trzeba to pociąć, bo no wiecie, nie lubię jak mi pływają grudki w zupie, czy tam w jakimś szejku. Starczy. Stop. Okej, okay, i next stage. Ciekawe, co to jest next... O, już. Mamy właśnie naszego drinka. Wygląda naprawdę apetycznie. Na pewno bym się skusił. To jest pewne. Jeżeli widzieliście poprzedni odcinek, to na pewno wiecie, że jestem mistrzem pogo jumpu i ogólnie tego wszystkiego, co z tym związane. Więc mamy tutaj 95% impossible. Co ja myślę, że nie będzie chyba aż takie trudne, nie? Nie ma rzeczy impossible dla nas. Tylko jak to tutaj... Okej, na pewno nie tak. Ale ich wykiwaliśmy. Chyba się udało i to bez żadnego problemu. I gdzie tu jest to 95% impossible? Bo to jest 95% possible. Wystarczy tylko wykiwać te, wiecie, strzelające harpuny. Albo po prostu jestem taki dobry. Albo miałem takiego farta, co jest bardziej prawdopodobne. Kolejna mapka, czyli First Baby Throw i zobaczymy o co chodzi. Na pewno będziemy rzucać dzieckiem, ale w jaki sposób? Okej, musimy... Ale jak mam to zrobić? O, już chyba wiem, patrzcie, jak damy ten... Przepraszam, córeczko, nie chciałem! Okej, ale już wiem o co chodzi, trzeba się rozpędzić i po prostu wyrzucić. Nie. O-o! Jezu, te gry są straszne. No nie. Dobra, ale już jednego dziecka nie mamy, więc powinniśmy lżejsi być troszkę. O, już nic nie mamy. W odpowiednim momencie. Trochę jej, wiesz, szybkości nadać. A może właśnie, jakby tego pierwszego tam puścić. Jest! Kurczę! Ja cały czas próbowałem tą z tyłu, ale nie wiem, jak to zrobiłem w sumie. Najpierw chyba podniosłem przednie koło, to małe dziecko wyleciało i poleciało, bo walnąłem w ten. To był dobry plan, to był dobry plan, tak to trzeba robić. Matrix Epic, czy jak to się tam nazywa? Czyli musimy po prostu jak w Matrixie, wiecie, obronić się. Czekajcie, no bo jakbyśmy... Właśnie. Udało się, chyba. Easy, to było easy, wystarczyło podrzucić stół. Dobra, jak już jesteśmy przy Matrixie, to jeszcze jeden Matrix, tylko no tu już tak nam dobrze nie wyszło. Tu było blisko, ale kurczę, bo to trzeba, wiecie, podrzucić znowu ten stół, tylko tak dość szybko by trzeba było go podrzucić. A jak ja mógł... No nie, nie. Dobra, przeżyliśmy, super, trochę nas uderzyło w głowę, ale to nie zmienia nic. To nic nie zmienia, naprawdę, to tak ma być, tak ma być. Okej, kolejna mapka, której musimy nacisnąć tutaj, żeby... Aha, już. Ciekawe, naprawdę. Bardzo ciekawe. Okej, kolejny level, który jest nazwany Impossible. Ale tu jest napisane It's Possible, czyli spróbujemy. Mamy tutaj szkła pod sobą i miny i to już jest bardzo dużo. Nie wiem, może jakby właśnie spróbować wskoczyć na minę. Też kto normalny skacze na minę, nie? Dobra, ja już chyba to rozumiem. Ale nie tak. Myślę, że powinniśmy... Patrzcie. Ale usiadł na minie. Dobra, coś nam się udało, tylko gdzie my teraz wylądujemy? Poza mapą.
Właśnie, a gdyby po prostu tak wyskoczyć do przodu... Patrzcie. No byłem tam chwilę chociaż, byłem tam chwilę. Kurczę, gram już ten odcinek, tutaj już gram tą mapkę, no 20 minut i nie wychodzi mi. I chyba będę musiał się poddać w tej mapce, chociaż nie lubię się poddawać, bardzo nie lubię się poddawać, ale chyba to będzie trzeba tak zrobić. Bo no, ni chuja nie mogę tam jakoś wskoczyć logicznie. No dobra, uznajmy, że to jest zwycięstwo, w sumie byłem tam, nie? No i jestem. Widzicie? Jestem tutaj i koniec. Koniec i kropka. Wygrałem. Okej, jesteśmy w kolejnej mapce, która nazywa się Don't Move, coś tam i nie mówujemy. Ja w ogóle nic nie naciskam teraz, a wygrywam. Widzicie? To jest dobry skill. Nic nie naciskać, a wygrywać. Okej, tutaj lecisz. Już myślałem, że coś się popsuło, ale nie wiem czemu tamtemu, kurczę, naszemu dziecku ucięło głowę na początku. Nie wiem, czy to tak powinno być. Ale bardzo fajnie zrobione, naprawdę. Ktoś musiał się napracować, nie? Żeby to wszystko wymierzyć, kurczę, żeby to stestować, czy to na pewno tak działa. Szacuneczek, szacuneczek. Can you survive? Tylko, że one od razu wybuchają, czy nie? W sumie to nie aż tak bardzo. Aha, ale jak się ich dotknie głową, to wybuchają. Więc nie można dotykać ich głową, ale wszystkim innym można. Okej. Okay. Może to jest trudne. Znowu coś trudnego, nie wiem po co ja sobie biorę. No nie! Weź rozkminimy po jakim czasie one się tutaj... Rozkminimy po jakim czasie one się... Wiecie... Wybuch... O, dobra, jedna już poszła. Tylko jak ja to mam przetrwać? Jest! No i co? I nie było takie, to znaczy było trudne, ale ja jestem lepszy niż trudne. Ja wszystko co trudne, to ja wygrywam łatwo. Jelly Rope Swing, czyli Jelly to taki, wiecie, taki youtuber, nie? Amerykański. Dobra, puścimy się jak w każdym, wyprostuj tą drugą nogę. Jak stąd wyjść? O, dobra, ale no, teraz już się nie słapię. Dobra, o, mamy to, teraz się puszczamy. Znaczy w grze. Mamy kolejnego, złapaliśmy. O nie! Nie wyszło. Okej, od razu na drugą przeskoczyliśmy. Teraz, żeby się złapać tej. I o co tu chodzi? Dobra, puściłem się. Już! Szybkie! A co to za dziewczyna? Czy to chłopak? Nie, to, a może to Quibble Cop? Może tak być, może tak być. Okej, już dzisiaj jednego rope swinga mieliśmy, ale troszkę mi nie wystarczyło to, co tam chciało, więc zaczynamy jeszcze jednego. Ale nie w taki sposób. Okej, teraz powinno być spoko. Udało się, przelecieliśmy, teraz tu się złapiemy dość mocno, tylko że chyba utknęliśmy. Fuck. Dobra, jesteśmy. Puszczamy. Jest. Okej, trzymamy. Co teraz? Tu się musimy gdzieś puścić, żeby spaść tu. Okej, tu coś po jakimś francusku, portugalsku napisane. Ło, no nie, złapamy! Tutaj to, tutaj się łapiemy tego. Okej, i już! Pięknie, nie, naprawdę spoko to wyszło im wszystkim, tylko nie zrąb teraz, Adrian. Okej, mamy to. Impossible Rope, który czy będzie... O kurde! Ej, to jest dobre. Fuck, tak blisko. Dobra. No nie. Dobra. Ale jak tam wpaść, żeby... Nie. Dobra. I teraz główką. Kurwa. Nie, no bo to trzeba chyba salto zrobić, nie? Bo jak, na nogach to tam się chyba nie da wcelować. Na bombę też można spróbować. No nie, bo zawsze wpadniemy. To może faktycznie jest też impossible. Chociaż tam chcę spaść, nawet jako nieżywy mogę tam spaść, ale kurczę, muszę tam chociaż raz wejść w tą dziurkę. No ej! Aha, bo tu chyba nie ma wina, ale ja dalej żyję. Nie, już nie żyję, ale to nie ma znaczenia, jestem, udało się. Dobra, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to wiecie co robić, zostawcie łapki, suby i w ogóle ubyłby. Na dzisiaj też wszystko, tak więc żegnam was bardzo serdecznie.